zabawnych kolegów na blogu Polska Myśl Narodowa ukazał się nowy wpis dotyczący genezy słowa aborcja. Już nie będę streszczał, sobie to sami przeczytacie. Od razu ilość wejść skoczyła. Tak normalnie tam jest od kilku do kilkunastu, bo to taki elitarny, więc można powiedzieć snobistyczny niemalże blok, to tu od razu skoczyło na 107 natychmiast po tym wpisie. No, przypominam, żeśmy dwa tygodnie temu mówili o tym, że warto wysyłać e-maile w sprawie planu Himmlera, to znaczy krótki tekst, no taki jak można znaleźć na przykład na blogu kolegi Andrzeja Wronki o groźbie depopulacji, ale przede wszystkim fragmenty planu Himmlera i do tego fotokopie. Szczególnie po dzisiejszym dniu zebrał się nowy Sejm. No właśnie, właśnie oczywiście. Warto wysyłać e-maile do naszych dostojnych, świeżo zaprzysiężonych posłów. Trzeba ich uświadomić, bo zgodnie z twierdzeniem Mazura nie ma ludzi złych, są tylko ludzie źle poinformowani. To naszym zadaniem jest ludzi poinformować dobrze. A wtedy, jak już by mimo tego źle czynili, no to już jest inna sprawa. Jak kapral mówi, jak nie umie, nauczymy, a jak nie chce, to zmusimy. No, my zmusić nie możemy, ale muszą sobie zdawać sprawę z tego, że prędzej czy później, powiedzmy, ludzie, którzy będą próbowali robić, realizować w Polsce fragmenty planu Himmlera, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Do czegoś w rodzaju nowej do Rynbergi. Do Rynberga 3. Tak, tak, oczywiście, oczywiście, że tak. To jest jedna sprawa z tych ciekawostek. Druga rzecz, no, ukazały się cztery nowe w YouTubie. Moje fragmenty moich występów. No to sobie tam możecie znaleźć. Ale jest ciekawe, że w Google jeszcze tego nie ma. Jak wrzucicie w Google, moje imię i nazwisko, tego nie ma, nawet z tych ikonograficznych tam powiedzmy w materiałach nie ma. Trzeba wejść na YouTube i tam dopiero moje imię i nazwisko wpisać. To wtedy znajdziecie. To jest druga sprawa. No, powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o to, co się w tej chwili dzieje, to właściwie tak nic specjalnie nowego. Zgadza się, no, w tej chwili świat jest w punkcie krytycznym. Będziemy zresztą o tym mówili. I dzisiaj ja bym zaproponował, żebyście wzięli sobie też te materiały tabelaryczne, które były odbijane przed wakacjami. Te dotyczą, a nie tylko tą tabelkę, którą dałem w tym roku akademickim, dotyczące tych kolejnych generacji w dziejach świata, ale przede wszystkim te tabele, które z mojej cybernetyki społecznej z drugiego wydania tu koledzy odbijali. Znaczy mam jeszcze kilka kopii w domu tego. Aha. Ja to odbijałem. Ale myślę, że obecni mają to pod ręką, nie? W każdym razie tak, trzeba, będzie to przydatne, bo chciałbym łączyć te rozważania jedne z drugimi. No jest ciekawa rzecz, że właśnie tam w YouTube, no ktoś powybierał właśnie takie spójne fragmenty naszych zajęć, i to na różnych grupach, i wpuścił to dosłownie w ostatnich dniach, między 2 a 5 listopada. Co oczywiście mnie bardzo ucieszyło, no bo to wszystko jest
ma być ogólnodostępne. To wrogowie nas chcą wepchnąć pod ziemię i jeszcze przywalić kamieniem. A my chcemy pełnej jawności. Dobrze. W takim razie ostatnio żeśmy skończyli, o ile pamiętam, zaraz sprawdzę. Bo mam troszeczkę tu odnotowane na porządku. Skończyliśmy na tych wielkich wynalazkach, które zostały dokonane pod koniec XIX wieku. Proszę zauważyć, że to nie były wynalazki zrobione przez naukowców, tylko przez inżynierów, przez praktyków. To jest jeszcze okres, w którym nauka no jeszcze nie ma praktycznego znaczenia. Jeszcze nie wkroczyła w to stadium, w którym jest obecnie, że przede wszystkim oczekuje się od niej rozwiązywania praktycznych problemów. Jeśli chodzi o naukę, właśnie w tym to jest okres wszystko drugiej generacji. Więc w nauce pewną próbę integracji właśnie w połowie XIX wieku dokonał August Comte. Ten właśnie August Comte, który był twórcą w ogóle nowoczesnej socjologii, samego terminu socjologia. Nie wiem, czy mówiłem o tym, że termin socjologia ma charakter barbarzyński z punktu widzenia lingwistyki. Na co zwraca uwagę Roman Dmowski, który był wychowany w łacinie i jego takie barbarzyństwa bardzo raziły. Więc... To jest skrzyżowanie tłumaczenia z greckiego z łacińskiego. No właśnie. To jest jedno słowo, które ma kawałki z różnych języków. Pierwsza część pochodzi od societa societatis, to po łacinie znaczy stowarzyszenie. A druga część pochodzi od greckiego słowa logos, czyli słowo. No to jest trochę podobne barbarzyństwo, jak w tej chwili występuje nagminnie, i to nawet w naukowych opracowaniach, ludzie piszą Związek Sowiecki. Pierwsze słowo jest z języka polskiego, a drugie z rosyjskiego. To jest klasyczny rusycyzm. Jest pożałowania godne, że ludzie, którzy no wręcz nienawidzą Rosję, widzą w Rosji główne zagrożenie, a tutaj rusycyzmy wprowadzają nam do polskiego języka. Nie zdając sobie z tego sprawy, bo to po prostu wynika z braku kultury lingwistycznej. Więc albo trzeba mówić Sowiecki Sojusz, to wtedy podkreślamy, że to jest obca struktura rosyjska, tak jak mówimy Reichsicher, Reichshauptamt, ale nikt nie mówi Reichssicherheits, najwyższy urząd. No to jest tego typu barbarzyństwo. Prawda? Albo tak niektórzy tam ogłoszenia dają w Chicago, że mejda potrzebna do buczerni, a moja kara stenduje na kornerze streeta. To jest ten poziom kultury językowej. Ale to jest gwara cikadowska, czyli mieszanina... A tu jest gwara polmoskiewska, Związek Sowiecki. Sowiety to też, to nie wiadomo co to jest, bo Sowiety to znaczy po rosyjsku rady. Co to znaczy rady? Albo mówimy Związek Radziecki, albo Sowiecki Sojusz, jak chcemy podkreślić obcość, rosyjskość tego. To Sowiecki Sojusz. I to wtedy jest poprawnie. To jest barbarzyństwo językowe, ale ono już się tak przyjęło, że walczyć z tym to prawie jak z wiatrakami, powiedzmy sobie szczerze, no niestety. Więc proszę was, August Comte, może
Czy ja mam coś na temat tej próby integracji nauki? Mówiłem dyplomowanym czy nie? Nic chyba. No to proszę sobie zanotować. W połowie XIX wieku... Generacja druga cały czas chyba. To jest cały czas generacja druga. Próba integracji nauki. W połowie XIX wieku August Comte, to się pisze Comte, ale nie zmazane. To było dyktowane. Było? Tak mi się wydaje. Bo to proszę. W połowie XIX próbę integracji nauki, zwłaszcza nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych, to jest twórca poza. No to nie muszę dalej dyktować. Więc słuchajcie, tutaj powiedzmy ta druga generacja charakteryzuje się tym, że Europa i również Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, to są też Stany Zjednoczone Meksyku, jak wiemy, po prostu... I do pewnego czasu Brazylii. Tak. Teraz nie. No i proszę was, zyskali przewagę techniczną nad resztą świata. Nie dzięki nauce, bo jeszcze w tym czasie naukowcy raczej się tym nie zajmowali, no chyba że inżynierów będziemy traktować jako para naukowców, ale bardzo często te wynalazki robili ludzie nawet bez ukończonych studiów politechnicznych. W każdym razie jedynym przejawem dążenia do szerszego wykorzystania nauki dla celów praktycznych było powstanie Politechnik. Pierwsza Politechnika właśnie powstała w Paryżu, jak żeśmy już mówili. Ale poza inżynierami, poza politechnikami, to właściwie trudno mówić o jakimś zastosowaniu nauki. Wyższe wykształcenie zdobywano w tym czasie tak. Po pierwsze, no inżynierowie oczywiście, to w celach praktycznych, ale to była wyodrębniona dziedzina, która już z uniwersytetami nie miała wiele wspólnego, poza tym, że tam ewentualnie matematykę czy fizykę wykorzystywano. A no, w pozostałej części nauki to tak, zawodu uczono prawników na wydziałach prawnych, księży kształcono na wydziałach teologicznych, to było do konkretnych zajęć przygotowanie, tu do zajęć kapłańskich, tutaj do zajęć prawniczych, no i wreszcie medycynę, lekarzy kształcono. Cała reszta mieściła się w Wydziale Filozofii, i tam było wszystko. Od matematyki, fizyki, aż po, powiedzmy, językoznawstwo, filozofię ścisłą, bo był też taki kierunek, filozofia ścisła. I tam właściwie zdobywano kwalifikacje, które praktycznie mogły być wykorzystane w zawodzie nauczycielskim oczywiście. No ale nie wszyscy po uniwersytecie szli do zawodu nauczycielskiego. Bo tak, do obsadzenia wszystkich szkół, a wtedy się wprowadza szkoły powszechne, no to tych absolwentów wyższych uczelni było za mało. Jak Bismarck wprowadzał obowiązek szkolny dla wszystkich, to stanowiska nauczycieli w tych czteroklasowych szkołach dla ludu obsadzał emerytowanymi podoficerami z armii pruskiej po prostu. Oni umieli czytać, pisać, rachować, no umieli szkolić, bo rekrutów szkolili. No i poza tym utrzymywali dyscyplinę, co
odgrywało istotną rolę. Ja czasami jak oglądam takie sceny, tam co się dzieje u nas w niektórych szkołach, tam nauczycielowi, uczniowie, pamiętam, kubę od śmieci na głowę dali, to sobie pomyślałem, że u nas by należało po prostu emerytowanych oficerów od komandosów zwłaszcza wysyłać do tych szkół. Oni by sobie z nimi tam dali radę bardzo dobrze. Więc to dobre. Jesteśmy w Europie, trzeba znać historię Europy, a Bismarck to jest samo jądro historii Europy. Więc to jest jedna sprawa. No ale też nie wszyscy, nawet ci absolwenci wyższych uczelni, chcieli iść dzieci uczyć. To jest ciężki kawałek chleba i nie każdy czuje do tego powołanie. Pomyś cudze dzieci uczyć, tak, takie powiedzonko czy nawet przekleństwo. Więc po prostu wykształcenie, które dawały uczelnie, no ja waham się przed słowem dawały, bo to u nas jest w dużej mierze nadal aktualne. To było wykształcenie, które ja bym nazwał salonowe. To znaczy kształcono tam elitę, żeby umiała się znaleźć w salonie. A więc obce języki, qui pro quo pompadour, prawda, Anavan Carpentier, Maria Lontre i Vente la Passe, prawda, to już oczywiście po ukraińsku była ta końcówka, tylko tak z akcentem francuskim. No i proszę was, po co na co dzień była znajomość języków obcych, elicie? Snobizm zwykły, niekoniecznie. Bo to nie tylko chodziło o wyjazdy za granicę, żeby tam się móc porozumieć. To też chodziło o to, że jak przy stole państwo rozmawiali, a służba usługiwała, i nie chciano, żeby służba rozumiała, o czym się rozmawia, bo to zawsze było groźba, że to na pedały i po całej wsi rozniosą, no to przechodzono na francuski. I jak długo się dziecko nie nauczyło francuskiego, najczęściej francuski do tego służył, jak długo się dziecko nie nauczyło francuskiego, to też nie rozumiało, co starsi rozmawiają. Więc można było przy dzieciach też rozmawiać o różnych takich tematach, nie dla dzieci. No i przede wszystkim służba nie rozumiała. Służby nie uczono francuskiego. No i druga sprawa, te tematy, ta wiedza, którą wynoszono z uczelni, to właśnie bardzo dobrze się nadawała do konwersacji w salonie. O literaturze, o zdobyczach naukowych i tak dalej, i tak dalej. Więc to po prostu był wiedza salonowa dla elity. No i przede wszystkim uczono się uczyć, tak żeby ten przedstawiciel elity później sam potrafił zdobywać wiedzę, która mu będzie potrzebna. Natomiast główne wynalazki, które dały Europie przewaga, przede wszystkim mam tu na myśli silnik parowy i jego zastosowania w przemyśle, w komunikacji, później oczywiście silniki dieslowskie, później energia elektryczna wytwarzana przede wszystkim z węgla. To dawało Europie niesłychaną przewagę i dawało jej przewagę gospodarczą i dawało przewagę militarną. Dlatego, że w tym okresie w dziedzinie militarnej bardzo szybko się środki walki, a co za tym idzie taktyka walki, modernizuje. No i tutaj, jeżeli weźmiemy na przykład taką sytuację, że w okresie jeszcze wojen napoleońskich, to po prostu armaty ładowane odprzodowo, to każda kula z osobna musiała być składana i ładunek prochowy i tak dalej, analogicznie z karabinem, to były tak wolnostrzelne, nazwijmy to, że nasi szwoleżerowie pod Samosierą
zdążyli przejść od jednej baterii do drugiej, przelecieć konno, zanim tamci po oddaniu pierwszej salwy zdążyli załadować armaty. Otóż w dziedzinie techniki wojskowej w XIX wieku następują bardzo szybkie zmiany, jak na owe czasy rewolucyjne. Przede wszystkim najpierw od broni skałkowej przechodzi się na broń kapiszonową, która zresztą stosunkowo krótko była w użyciu, i potem się przechodzi na broń iglicową i ładunki scalone. To już niesłychanie zwiększało szybkostrzelność. Już były ładunki, wystarczyło tylko zarepetować, włożyć nabój i strzelić. Nie trzeba było tych wszystkich czynności związanych z... Najpierw tam trzeba było pakuły, potem ładunek prochowy, potem... Przepraszam, najpierw ładunek prochowy, potem pakuły i nabój. No i odciągało się skałkę, strzelało i potem znowu dłuższy czas trwało, zanim karabin został załadowany, analogicznie z armatą, jeszcze nawet chyba dłużej. Tutaj już to szło o wiele szybciej, bo również wprowadza się do artylerii armaty ładowane od tylcowo, a nie od przodowo, również iglicowe. No i wreszcie pod koniec XIX wieku już się wprowadza dynamit jako materiał wybuchowy. Co więcej, wprowadza się już powszechnie karabiny repetowane, no takie, które jeszcze dominowały w czasie II wojny światowej. Jak się ogląda oryginalne filmy z tamtego okresu, to jednak większość wojska, i to po obu stronach, czy po wszystkich stronach, była uzbrojona w karabiny repetowane. Niemcy, Polacy, Mausery, Ruscy, Mosiny, Anglicy, Amerykanie tam swoje mieli, Enfieldy. No i proszę was, to już o wiele szybciej strzelało, tak. Nie trzeba było za każdym razem wkładać naboju, tylko były magazynki pięcionabojowe. To już dzisiaj młodzież nawet chyba tego nie widziało. Ładowało się tam od razu pięć naboi. Mosiny, ja jeszcze jak się szkoliłem wojskowo, to byłem szkolony w szkole średniej i na Mauserach, i na Mosinach. No i Mausery były o tyle lepsze, że naboje nie miały kryzy. Natomiast Mosiny miały kryzę. I kapral mówił, uważajcie, bo jak kryza zajdzie, to się zatnie. To do dziś pamiętam. Także tam źle ułożyło w łódce naboje, to kryza za kryzę zaszła i karabin się nie zarepetował. U Mauserów tego nie było, bo Mausery miały po prostu bruzdę. Tak jak te obecne naboje do kałasza, to są na bazie dawnych Mauserów, tylko krótsze trochę, ale poza tym bardzo podobne. I tam już tej groźby nie było, no z tym, że złe warunki atmosferyczne, kurz, pył, wszelkie zanieczyszczenia bardzo łatwo doprowadzały do zacięcia się Mauserów, a Mosiny były na to zupełnie odporne. Można go było włożyć do piachu, do gnoju, do wszystkiego, aby tylko otrzepać, zarepetować i strzelał. No, na przykład, jak to opowiadał mi generał Rubel, który miał wspomnienia z I wojny światowej. Mówi, Mauser to była zegarmistrzowska robota. Jak pan wszedł do takiej zaparowanej izby i tam się osadziły powiedzmy woda, krople, pary się osadziły i wyszedł pan na mróz, a tam na wschodzie to były mrozy siarczyste, to od razu zamieniało się w lód i nie można było w ogóle zarepetować. A z Mosinami tego problemu nie było, bo tam były duże luzy. Można było w razie czego siłą to jakoś tam dopchnąć i strzelało. Czyli lepsze są Mosiny, ale na warunki rosyjskie. Ale z kulami do Mauserów.
No ale to tak nie było. Aha. Niestety. Tak, tak dobrze nie było. To wszystko było, stanowiło pewne systemy. No i proszę was, druga sprawa rewolucyjna, zmiana to było wynalezienie karabinów maszynowych, które już do tego stopnia zwiększały szybkostrzelność, że kawaleria jako środek walki, a nie tylko przemieszczania się, przechodziła do historii powoli. Dlatego, że ogień karabinów maszynowych bardzo skutecznie kosił kawalerię, jako że kawaleria dawała większe pole rażenia, bo to był jeździec z koniem. A tu wystarczy niekoniecznie jeźdźca trzeba było trafić, wystarczyło konia trafić, to już się przewracał i jeździec też leciał. Więc o ile jeszcze na początku I wojny światowej próbowano używać kawalerii jako środka walki, to już później od tego odchodzono i kawaleria już miała służyć tylko do rozpoznania albo do jakichś specjalnych celów, ale to na zachodzie. Natomiast na wschodzie, w związku z bezdrożami, z bardzo rzadką siecią dróg bitych, które w okresie na przykład czy roztopów wiosennych, czy w okresie deszczy jesiennych zamieniały się w grzęzawiska, to oczywiście kawaleria, czy w ogóle konie jako środek pociągowy nadal funkcjonowały i ostatnie, powiedzmy, ostatnie pożytki z dużych jednostek kawaleryjskich i to w randze korpusu, czyli kilku dywizji, miały miejsce w 1945 roku przy zdobywaniu ówczesnych Prus Wschodnich, a dzisiejszych naszych Warmii i Mazur. Tamten teren właśnie był taki, że kawaleria wyjątkowo dobrze się do tego nadawała i korpusy kawaleryjskie, ruskie to zdobywały. Ostatnia brygada chyba, nie dywizja, już nie jestem pewien, ale w każdym razie ostatnia wielka jednostka kawaleryjska polska z tej armii tak zwanej berlingowskiej, już w tym czasie bez Berlinga, tylko z rolą rzymierskim, to brała udział w walkach o Wał Pomorski. I tą jednostkę kawaleryjską rozformowano dopiero w 1946 roku. W tej chwili to już tylko kawaleria służy do celów reprezentacyjnych i to się nazywa szwadron, ale to jest około 40 ładów, więc to właściwie jest wzmocniony pluton według standardów przedwojennych. Zadam prowokacyjne pytanie. Dlaczego w 1996 roku w ramach Policji Państwowej utworzono jednostki, które właśnie konno. Proszę pana, policja policyjna formacja. To jest zupełnie co innego, proszę pana. Co innego jest policja, co innego jest wojsko. Policję konną reaktywowano już w PRL-u. Proszę pana. Na terenie Warszawy, oczywiście. Oraz do patrolowania bezdroży nad Wisłą. W parkach, gdzie samochody się nie mogą poruszać i również do rozpędzania lub powstrzymywania tłumów. Bo tłum nie ma karabinów maszynowych. Więc oczywiście, oczywiście, że tak. Tłum nie ma karabinów maszynowych. No zależy jak tłum. No jak już tłum ma karabiny maszynowe, to nie jest tłum, tylko to są dywersyjne oddziały piątej kolumny, to jest inna sprawa. Oczywiście do walk ulicznych kawaleria się nie nadaje, ale no to wtedy się posyła broń pancerną oczywiście. Jak tu ma broń maszynową, to nie może stopyrczeć, jak się na nich czołgi wyśle. Chodzi o tłum bezbronny. Zadania policji i zadania wojska są diametralnie różne, wbrew pozorom. Bardzo ciekawe na ten temat napisał Roman Dmowski. Można to przeczytać w książce
Polityka Polska, odbudowanie państwa. To jest obowiązkowa lektura każdego przedstawiciela polskiej elity, niezależnie od przekonań. I Dmowski tam opisuje, no to zwłaszcza powinna być obowiązkowa lektura dla wszystkich polskich dyplomatów, bo on tam opisuje zabiegi dyplomatyczne, które przedsiębrał w celu odzyskania niepodległości Polski. I opisuje w okresie, kiedy był w Paryżu, bo chyba podczas obrad konferencji wersalskiej, na jakimś przyjęciu akurat siedział obok prefekta policji paryskiej. A to jest czołowa postać policji francuskiej, dlatego że jemu w tamtym czasie podlegały nie tylko wszystkie oddziały policyjne francuskie, ale również to, co by można nazwać policją polityczną. Sûreté nationale. No więc Dmowski mówi, że zawsze jak siedział koło fachowca, to chciał się czegoś nauczyć. I w związku z tym zapytał się tego oberpolicjanta francuskiego. Francuska policja cieszyła się opinią bardzo dobrej. Jacy ludzie najlepiej nadają się do policji, bo my będziemy mieli swoje państwo, będziemy formować policję. Więc kto jest najlepszy, bo Dmowski mówi, mnie się wydaje, że chyba wojskowi się nadają, bo są zdyscyplinowani, zaprawieni w walce, a na to ten oberpolicjant francuski mówi, proszę pana, wojskowi to jest najgorszy materiał na policjantów i vice versa. A dlaczego zdziwił się Dmowski? Ano dlatego, że wojskowi mają do czynienia z nieprzyjacielem i ich zadaniem jest tego nieprzyjaciela wyeliminować, to znaczy albo zabić, albo tak ranić, żeby był wyeliminowany z walki. I nie liczą się, no branie do niewoli to już wtedy jak się zechce poddać, to już od niego zależy. Ale też są takie komendy nie brać jeńców, to tajemnicze nie wiedzą co to oznacza. Jak ktoś wydaje komendę nie brać jeńców, to wiadomo. Zabić wszystkich. Tak jest, oczywiście. Tylko formuła jest taka pseudoinformacyjna, żeby po prostu w razie czego nie odpowiadać za zbrodnie wojenne. Więc i takie komendy się zdarzały w czasie. No, zawsze może się wykręcić i powie, że to oznaczało, że trzeba rozbroić i puścić. Że ja to tak rozumiałem, ale jak się toczy walka, idzie się do natarcia na magnety, to jest w ogóle, ten drugi wariant jest praktycznie nie do wykonania, a zastrzelić to jest do wykonania, czy zaćgać magnetem. No i proszę was, więc on mówi tak, więc wojsko działa na wrogie otoczenie i jego zadaniem jest zadać jak najwięcej strat. Nie liczy się ze stratami w otoczeniu. Ma po prostu zadać nieprzyjacielowi jak największe straty. Nieprzyjaciel jest ufortyfikowany w jakimś domu, to ten dom trzeba zniszczyć po prostu. I tutaj straty nie wchodzą w grę. To jest zadanie wojska. Bo wojsko oddziałuje na wrogie struktury albo opanowane przez wroga, to na jedno wychodzi. Policja działa na swoje społeczeństwo. I powinna działać tak, żeby zminimalizować straty. Policja musi zawsze pamiętać, że jej zadaniem nie jest zabicie przestępcy, tylko pojmanie i doprowadzenie przed oblicze sprawiedliwości. Policja nie jest od tego, żeby dokonywała egzekucji na przestępcy. Chociaż tak dodam wam wyjaśnienie, wyjdę już poza ten omówienie tekstu Dmowskiego, że jest taki zwyczaj policyjny, międzynarodowy wręcz, wypisane takie prawo zwyczajowe, że jak ktoś zabił policjanta, to musi zginąć. No, czy to w czasie próby ucieczki, czy policjant w samoobronie go zabije, no to już tam tłumaczenia dla przełożonych i dla prokuratora mogą być różne.
Dlatego, że zabity policjant i niepomszczony to jest plama na honorze policji. Ale to ja mówię o dawnych zwyczajach, dawnej policji, teraz to nie chcę komentować, jak to jest. Nie wygląda mi na to, żeby obecna policja tą jak najbardziej formalnie nielegalną zasadę stosowała. Najlepszy dowód, że zginął komendant główny policji, nawet nie wykryto sprawców, o co to dopiero mówić. Nie chcą wykryć. To dowodzi, że ten stary zwyczaj policyjny u nas nie działa. W każdym razie ten oberpolicjant francuski do Dmowskiego mówi, że oczywiście policja działa na swoim terenie i też powinna działać tak, żeby albo w ogóle nie powodować strat w otoczeniu, albo je zminimalizować. I mówi dalej, psychologia. Nic tak nie rozkłada morale wojska, jak kręcenie się po nim, no witamy, jak kręcenie się po wojsku ludzi o przeszkoleniu policyjnym i stosujących w wojsku na wewnątrz metody policyjne. No niestety, jak ja czytałem, jak była ta sprawa Nangarkel, nie wiem, czy Państwo sobie przypominają jeszcze, bo to już prawie prehistoria, chociaż niedawno, to jak czytałem relację, jak tam działa służba kontrwywiadu wojskowego, dokładnie odwrotnie niż to, co zalecał ten oberpolicjant francuski. A dlaczego? A dlatego, że nasze służby stosują metody rosyjskie. I to ci, co najbardziej antyrosyjsko się wypowiadają i antykomunistycznie, to u nas praktycznie na jedno wychodzi, bo takie stereotypy funkcjonują. To najbardziej stosują metody rosyjskie. Niestety, taka jest prawda. To jest zapewne prawo socjologii walki, że od przeciwnika, od którego się pupę długo brało, to się przejmuje metody. Bezkrytycznie. Ale te metody ruskie nie są skuteczne, bo dwa razy mi się imperium zawaliło. No, to tak się uczyć, kochani. Ja tu abstrahuję od jakiejś... nie jestem rusofobem bynajmniej. Uczyć się od tych, co wygrywają, a nie od tych, co przegrywają. Zresztą trzecie imperium rosyjskie też z tymi metodami. Czarno widzę przyszłość, ale to... A o jakie metody konkretnie chodzi? Ano takie, że szukanie haków, rozpracowywanie swoich, że każdy swój żołnierz to jest podejrzany i trzeba na niego znaleźć hak, pisanie donosów, to są ruskie metody, proszę pana, które rozkładały morale armii rosyjskiej, dlatego miliony ludzi się hitlerowcom poddawały i gdyby nie barbarzyńskie traktowanie jeńców rosyjskich w czasie, w pierwszym okresie wojny w 1941 roku, to sojusz by się rozleciał. Zauważcie, że używam specjalnie słowa rosyjskiego, sojusz, a nie Sowiety, nie barbarzyństwa słownego, gdzie się do języka polskiego wprowadzam ruskie. Tak jak mówię, Reichsicherheitsnautamt, albo Sicherheitsdienst. A służba bezpieczeństwa, no to samo znaczy, tylko po polsku, ale to używam w stosunku do naszej Służby Bezpieczeństwa, w stosunku do hitlerowskich formacji, mówię Sicherheitsdienst, albo w skrócie SD. I tu mówię Sowiety. Nie, przepraszam, nie Sowiety, tylko... Widzicie, no, to wchodzi, te odchody słowne wchodzą człowiekowi. Właśnie nie Sowiety, tylko Sojusz, który się rozpadł. Sojusz to jest po rosyjsku. Sowiecki Sojusz, w skrócie... Sojusz. Teraz mamy Europejski Sojusz. Słucham? Teraz mamy Europejski Sojusz, tak, tylko tu trzeba... Tutaj nie Ruscy są dyrygentem, tylko... Trzeba by w Esperanto powiedzieć, nie, bo nie ma słowa nie europejskiego. Nie, języka. No jak to? Ojro! Ojro! To jest ojro język! Trzeba mówić ojro języku! Te buldogi pod dywanem walczą, żeby zamiast angielskiego wszedł niemiecki. Bo nie Anglia.
gra tu pierwsze skrzypce, tylko Niemcy. Więc to jest, proszę was, taka sprawa. I teraz dalsza sprawa. To jest to, że statystykę oczywiście, jak widzicie, poprawiam zawsze każdego nowo przybyłego. Jako plus jeden uwzględniam. Więc proszę was, po prostu to jest podejście policjanta w kraju demokratycznym, to co mówił ten policjant francuski, tak, Don Moskiego. Natomiast w społeczeństwie, w którym władza traktuje wszystkich obywateli jako wrogów lub większość jako potencjalnych wrogów, to oczywiście podchodzi się inaczej. Społeczeństwo się traktuje jako wroga i dlatego policja stosuje metody wojskowe, tak na polu walki. Straty się nie liczą. Jak poszedł tłum pod pałac carski, to car kazał strzelać ostrą amunicją i była krwawa niedziela, prawda? Jak był bunt na pancerniku Patiomkin, to kazano rozstrzeliwać. No i to dopiero spowodowało bunt całej załogi, ten pancernik Patiomkin, jako zrewoltowana jednostka morska, przeszedł na stronę rewolucji. No i teraz słuchajcie, u nas jak się traktuje? No u nas i w PRL-u i teraz pod tym względem sama. Nie ma różnicy, dlatego że policjanci z PRL-u szkolili tę nową policję i te nowe służby. Nikt inny tego nie robił. Więc te metody przeszły. Niech mi nikt nie opowiada o żadnej dekomunizacji, o żadnej lustracji, o żadnej derusyfikacji, bo te metody są nadal ruskie. Dobrze, ale Ruscy mieli wielkie imperium. To jeszcze u nich to miało ręce i nogi. Większa część, a co najmniej połowa ludności tego imperium nienawidziła Ruskich i tylko myślała o tym, żeby się oderwać. Jak była okazja, to rozpadło wszystko. Teraz mają już mniejszy procent tych, ale metody zostały stare. Proszę was. Jak było szkolone ZOMO? I to wam mogę powiedzieć profesjonalnie, dlatego że porządne metody, jak należy postępować z tłumem własnym, niepokornym, to myśmy starali się w ORMO, na tych kursach, które planowałem, organizowałem, dobierałem wykładowców, sam zresztą wykłady miałem, szkolić. Przede wszystkim pierwsza zasadnicza zasada. Jak mamy do czynienia z tłumem, prawda, to oddzielić, zauważyć, kto jest prowodyrem, a kto jest taką owcą, co idzie za prowodyrem. To jest pierwsza podstawowa sprawa. I najważniejsza sprawa to nie walić w cały tłum. To już jest ostateczność. Wyłapać prowodyra. Ale do tego trzeba mieć odważnych ludzi, którzy po cywilnemu odważą się pójść w ten tłum i tych prowodyrów stamtąd wyciągnąć i dać policji. Słuchajcie, nic tak nie rozłoży takiego tłumu, jak wyciągnięcie z niego prowodyrów, oddanie w ręce policji i nagłośnienie przez megafony. To już tłum pokornieje. Jeszcze można dodać, że następnych też obserwujemy i spotka taki sam los. To jest pierwsza sprawa. No ja nie wiem, czy wśród obecnych by się znaleźli tacy odważni, co by tam w ten tłum poszli. A może by się znaleźli, nie chcę nic przesądzać. Później, proszę was, druga sprawa, jak już dochodzi do szarży tej falangi policyjnej, to proszę was, bardzo ważna jest sprawa rozróżnić gapiów, którzy po prostu po bokach stoją i się przyglądają,
od tego aktywnego tłumu. Gapiów nie wolno pałką tknąć, bo wtedy ich się wpycha w objęcia tego tłumu. I w ogóle źle usposabia do policji. Ktoś tam przyszedł, przypadkowy się przygląda, a tu leją go. To znaczy, jak takie rzeczy się zdarzają, to znaczy, że ktoś chce specjalnie prowokować tłum. Bo w 68 tak. Bo policja się... To jest najlepsza. Nie tylko. Nie tylko. To jest ciągle aktualne. Proszę obserwować coś, jak ktoś chce, co się będzie działo 11 listopada. To jest dla mnie tak wonieje prowokacją i to na cztery ręce. No ale może ja się mylę. Proszę to obserwować choćby w telewizji. A jak ktoś chce, to może tam pójść, obejrzeć sobie to. Ja byłem świadkiem. Policja zawsze raczej atakowała tych narodowców, a broniła tych łobuzówców, co przyszli i przeszkadzać w przejściu tej demonstracji, że tak powiem, tego pochodu. Ale to jest akurat inna sprawa, bo tu już wartościujemy. Ja mówię o sytuacji, gdzie jest policja i nielegalny tłum oraz bezpieczny. Ale dwa tłumy to jest jeszcze co innego. To jest bardziej skomplikowana. To jest bardziej skomplikowana sytuacja. Mówię o takiej podstawowej. No i wtedy oczywiście trzeba tylko atakować ten aktywny tłum, a nie gapiów po bokach. No i pamiętam do dzisiaj taką sytuację. Jeden z naszych ludzi po przeszkoleniu przeze mnie jechał w pociągu z Zomowcem. Myśmy ich nazywali Zomczyki. Więc z Zomczykiem jechał. Ten Zomczyk jechał do Warszawy, bo miała być akurat jakieś tam manifestacje organizowane przez tak zwaną Solidarność. No i wdał się w rozmowę, jako że ja zawsze ludziom mówiłem, to nie jest żadna tajna wiedza, trzeba ją przekazywać, uświadamiać i tak dalej. Zresztą policjantom proponowałem takie szkolenia, ale nie chcieli. No i proszę was, sytuacja była taka, że w trakcie tej rozmowy ten uczeń mówi, no właśnie, bo chodzi o to, żeby tych ludzi, gapiów, którzy nie są po stronie tłumu, który mamy rozpędzić, nie ruszać. A Zomczyk na to mówi, a lać takich, a po co tam przyleźlić się gapić? Trzeba ich lać. No widocznie tak był wyszkolony. No to ten mówi to w ten sposób. Społeczeństwo traci zaufanie do policji i jest nastawione antypolicyjnie. A żadna policja bez poparcia społeczeństwa, przynajmniej większości społeczeństwa, nie może działać skutecznie. No to już była zbyt wysoka filozofia widocznie dla tego Zomczyka. No słuchajcie, była kiedyś taka sytuacja, ponieważ jak wiecie, a już nawet w tej chwili jest w YouTube taki mój mini wykład na ten temat, że Ormo miał za zadanie tępić nieprawidłowości, nazwijmy to enigmatycznie, MOISB, mówię o 80. latach. No i myśmy właśnie też namierzali różne nieprawidłowości z ZOMO. No to była integralna część milicji obywatelskiej, mylona zresztą, Ormo jest mylone z ZOMO. Dzisiaj no, poziom ignorancji dzisiejszych nawet zawodowych niektórych historyków jest wręcz żenujący. No i proszę was, tutaj jeden z naszych ormowców, który właśnie miał za zadanie obserwować działania ZOMO i dawać nam znać o nieprawidłowościach, a to szło prostą drogą do komitetu partyjnego, nie do żadnej milicji, bo milicja by to schowała oczywiście do szuflady, tylko szło prosto do komitetu partyjnego. No i do dziś pamiętam, jako zastępcy komendanta to raportuję, mówię, słuchajcie, to ZOMO bezmyślnie, brutalnie leje do tego stopnia,
że tam pomału nie zabili majora Służby Bezpieczeństwa w ramach swoich służbowych zajęć. Stół był tam w tym tłumie, no też odważny człowiek, trzeba przyznać. I gdyby nie to, że legitymacja esbiańska wyjechała z kieszeni, to by go tam pewnie zatłukli. No to jest poziom wyszkolenia. I teraz słuchajcie, a ZOMO nie zostało rozwiązane, bynajmniej. No dzisiaj działa. No nie, inaczej się nazywa, ale szkolili i wszyscy te ZOMczyki szkoliły. I to sobie możecie wyobrażać, jak nas... Oddziały prewencji Policji Państwowej, tak? Policji, nie państwowej. Teraz nie ma Policji Państwowej, tylko policja. To czy ona jest? A to proszę ich zapytać. Bo z nazwy to nie wynika. Przed wojną to się nazywało Policja Państwowa. Tak. Nawet był taki 11 słów na P. Policja Państwowa poszukuje 5 pijaków, ponieważ porwali panu Piłsudskiemu 500 papierosów płaskich. To jako dziecko się uczyłem tego. Policja Państwowa, oczywiście. Ja to wam inaczej, że nie porwali, tylko podpieprzyli. No. Co za to... Ja mówię z epoki, to jest źródło historyczne, które zapamiętałem, dzieci się nawet tego uczyły. Więc proszę was, to jest taka sprawa. No, natomiast jeśli chodzi o, proszę was, przewagę techniczną nad resztą świata, to Europa górowała zdecydowanie i tutaj trzeba powiedzieć, że rozwój, może proszę sobie zanotować, w XIX wieku państwa europejskie oraz USA o wiecie, pamiętam jak byliśmy mali, to jeden z moich kolegów chciał spolszczyć ten skrót USA, ale żeby się zgadzały te wyrazy, to mówił, to jest ujednoczony stan Ameryki. To jest tak jak Sowiety albo Związek Sowiecki. To jest ten poziom kultury językowej. Ujednoczony stan Ameryki. SZAP to jest po polsku. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Tak jest. I tego nikt nie używa. Tak samo, proszę was, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to się powinno mówić Zjednoczone Królestwo. Tak jest. KWB, United Kingdom i IP. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii. Tak, oni nawet w internecie to mają KWK. Oczywiście. Jak się mówi Anglia. United Kingdom, oczywiście. Bo to jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Szkocji, i Północnej Irlandii, czy może coś opuściłem. Nie, Szkocji się nie urywa. Wielka Brytania to jest Anglia, Walia i Szkocja razem. Aha, Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. Tak. Północna Irlandia jest na pewno wymieniana. No tak jak był car wsi Rasiej, Wielkiej, Małej i Białej, król polski, wielki Kniaś finlandzki, hrabia Gruzji, etc., etc. Tam właściwie tylko te trzy pierwsze wymieniamy. Jeszcze tego króla polskiego, nawet jak już zrobili powstanie styczniowe, cały czas... Król polski zawsze był wymieniany, tak, ostatniego. Absolutnie i na tym orle rosyjskim, obok różnych innych hermów, był nasz orzeł. W koronie z krzyżem zresztą. Więc proszę was, to... W XIX wieku państwa europejskie oraz USA osiągnęły przewagę techniki. Przewagę technologiczną? Nad resztą świata? Oraz? Uzyskały? Uzyskały dużą szybkość wzrostu ludności.
I na XIX wiek. Inaczej mówiąc, w Europie dokonała się rewolucja technologiczna i demograficzna. Kropka. Jeszcze chcę przeprosić się o jedną rzecz. A co z Japonią? Przecież od roku 1853... Japonia dopiero zaczęła pod sam koniec XIX wieku. A tu mówimy o XIX wieku. No. Trzymajmy się chronologii. Tylko, że to się zaczęło w 1853. Więc... Proszę pana, to bardzo słabo było wtedy. W 1853 to ich dopiero zmusili do otwarcia się na zewnątrz. Ale jakieś takie pierwsze sukcesy to mieli dopiero pod koniec XIX wieku, a jawnym dowodem tego dopiero było zwycięstwo w wojnie z Rosją. To jest 1904 rok, to już jest XX wiek. Bo tam przedtem trochę Chińczykom zaleźli za skórę, ale to nad Europą nie mieli żadnej przewagi jeszcze. Proszę sobie teraz zanotować, że rewolucja demograficzna łączyła się z polepszeniem warunków życia ludności europejskiej. Proszę sobie zanotować, ostatnie dziesięciolecia XIX wieku. Ostatnie dziesięciolecia XIX wieku to okres szczytowej potęgi Europy w stosunku do innych części świata. Szczytowej potęgi Europy w stosunku do innych części świata. No i tutaj oczywiście, zgodnie z naszą metodą, liczby. No, bez liczb to wszystko jest salomowe wykształcenie. Czyli kolonializm przede wszystkim. Nie, to mówimy o źródłach kolonializmu, o tych warunkach, które umożliwiły kolonializm. My sięgamy do przyczyn, a nie tylko do objawów. Kolonializm był objawem. No, proszę was. No, może by ktoś zmazał jednak kablicę. Tak. Europa. Europa. Rok 1800. Ludność, tu będzie ludność. Milionach. 187. Co stanowiło, proszę was,
to stanowiło 18,7. Nawet trochę więcej, bo to nie niż było. 20,6. Procent trudności świata. O! Natomiast pod koniec XIX wieku, czyli rok 1900, Europa miała 401 milionów i to już stanowiło 25% ludności świata, czyli 1/4. Więc proszę zauważyć, że nie tylko nastąpiło więcej niż podwojenie liczby ludności Europy, ale jeszcze procentowy udział ludności Europy w całej ludzkości wzrósł z 20,5% do 25%. Mimo odpływu do przykład do Nowej Zelandii, Australii, Kanady. Mimo, tak, oczywiście. Bo gdyby tych ludzi jeszcze doliczyć, to by było znacznie więcej. Było jeszcze więcej, oczywiście. Europa zasilała, a to jest chyba tutejszy. Prawda, ta kreda? Tak. Nie, to tutejsza niech leży, już nie będę zużywał. Niech tutaj sobie leży. Ja już różnokolorowo słowo przyniosłem. Nie będę to zużywał konsekwentnie. Oczywiście, no, nie wiemy, nie mamy dokładnych danych, ile odpłynęło, co do Anglii mamy. No, Anglików 9 milionów odpłynęło do kolonii. Po prostu, ale mimo tego ludność Zjednoczonego Królestwa, wtedy jeszcze z całą Irlandią, wzrosła prawie czterokrotnie. I właśnie w ciągu XIX wieku. I teraz drugie. Proszę sobie zanotować. Rewolucja przemysłowa. Spowodowała, skupienie w tym czasie w Europie prawie całego przemysłu. Przypominam, że rewolucja przemysłowa się dokonała w drugiej połowie XVIII wieku i na początku XIX powiedzmy. No i rezultat był taki, że w 1800 roku, już napiszę, przemysł w procentach. Proszę Was, w 1800 roku, o to jest tu. W Europie było skupione 94% światowego przemysłu. To znaczy, my to mierzymy wytokiem surówki żelaza. Przemysł. Wytok surówki żelaza. To było w Europie. No, już w roku 1800, na przykład 70, proszę Was, o tu ja dam pod spodem, albo już od razu Wam dam na 1900 rok. Tutaj już w 1900 to było tylko 65. Stany Zjednoczone i brytyjskie dominia. Japonia. A, nie też, oczywiście.
już wtedy zaczyna działać. Zresztą proszę zobaczyć na tych tabelach, które tam macie. Więc słuchajcie. A 2000 rok? To by było ciekawe, co się dzieje. Znaczy, 1800-2000. To będziemy na granicy trzeciego i czwartego okresu. No powiem krótko, dalej następuje rozpraszanie. Patrzcie tutaj, co z tego wynika. Może jeszcze tu podam jedną ciekawą liczbę, którą tu akurat mam, że jeszcze w 1800 roku, w 1870 roku, to jeszcze ten procent wynosił 86. O, patrzcie, czyli od 1800 do 1870 to się tak niewiele zmieniło. Trochę. Tam mam, Japonia jeszcze bardzo niewiele produkowała, to Stany Zjednoczone praktycznie zaczęły coś tam robić. Więc proszę Was, co z tego wynika? No w tej chwili jest jeszcze oczywiście znacznie dalsze rozproszenie. Ale co z tego wynika? Kiedy był naprawdę globalizm? No właśnie wtedy. Wtedy, oczywiście. I już gdzieś od roku 1870 zaczyna się trend odwrotny. I to bardzo wychodzi ładnie w tych miernikach, które my tu stosujemy, ale żebyście wiedzieli, że Instytut Adama Smitha swego czasu wziął kilka parametrów i też zainteresowali się, jak to jest z tym globalizmem. I jak go definiujemy, ten globalizm? Bo to tak, trzeba by wiedzieć, jak definiujemy. No czy świat stanowi jedno, idzie ku jednej całości, czy się rozprasza? No to czy wtedy był ku jednej całości? Raczej się koncentrowało wszystko w Europie. Proszę bardzo. Cała reszta była rozproszona. Nie, a reszta była pod panowaniem Europy. No to jest super globalizm. O tym marzą dzisiaj. No, tak, tylko każdy chce, żeby nie. To jest marzenie globalistów. Ale to nie jest jedność świata. No. Każdy co nie rozumie. Globalizm to jest po prostu taka sytuacja, gdzie jest jedno centrum, które steruje całym światem. No. To coś takiego było w XIX wieku z bardzo dobrym przybliżeniem. Od 1800 do 1870 można o tym mówić. Później to się zaczyna już rozpraszać coraz bardziej. I teraz ten proces rozpraszania trwa nadal. Ja później Wam pokażę, jak entropię takiego systemu wyliczać i tak dalej. Ale mówię, że Instytut Adama Smitha wziął różne parametry gospodarcze. No, kilka. Wiele różnych. I też im wyszło, byli tym zaskoczeni, że globalizm to był 100 lat temu jeszcze. Czyli koniec XIX wieku, początek XX. A teraz już to się wszystko sypie. Zupełnie inną metodą, zupełnie inne parametry, wiele ich brali pod uwagę, a mnie wystarczy jeden. No to po co mi badać 10, jak ja mogę jednym. To jest tak, jakby ktoś powiedział, nie, nie, jeden termometr tam nie wystarczy do mierzenia temperatury. Ja muszę 10 termometrów. No po co mi 10? A to eliminuje przypadki anomalii. Słucham? To eliminuje przypadki anomalii. No jak pan bierze dane z 300 lat, to panu te anomalia wylecą. I to w skali całego świata, to tam nie ma miejsca na żadne anomalie. To jest prawo wielkich liczb. Myśmy mieli, panie docencie, tam kiedyś mieć takich kilka spotkań o statystyce pomiarze. Tak, będziemy mieli, oczywiście. To by było też... Te dane będziemy obrabiać, ja na razie daję dane po prostu surowe. Jakąś tam minimalną analizę tego. I proszę zanotować tak, wykorzystując tą przewagę przemysłowo-techniczną,
wykorzystując swoją przewagę przemysłowo-techniczną, mocarstwa europejskie narzuciły swe panowanie innym częściom świata, innym częściom świata, i stworzyły olbrzymie, wielonarodowe imperia kolonialne. Kropka. Kropka. Setki milionów ludzi w koloniach. Setki milionów ludzi w koloniach, żyjąc na bardzo niskim poziomie, pracowało by zapewnić dobrobyt ludności europejskich metropolii. Dobrobyt ludności europejskiej metropolii. Tak właśnie słuchamy. Dobrobyt. Więc centrum tego całego porządku światowego, globalnego jak najbardziej, stanowiła Europa. Zaś centrum gospodarcze i finansowe Europy to była Wielka Brytania. A może też proszę sobie zanotować, że podstawy imperialnego porządku światowego którego centrum stanowiła Europa wycinek za centrum gospodarcze i finansowe Europy Wielka Brytania wycinek już w pierwszej połowie XIX wieku zaczęły podmywać procesy powstawania nowoczesnych narodów. Kropka. Pierwsze objawy tych procesów wystąpiły w 1830 roku we Francji, Belgii i Polsce. A dalsze ich skutki podczas Wiosny Ludów 1848-49.
No oczywiście siły reakcji międzynarodowej musiały użyć wojska do tłumienia tego, zarówno we Francji, jak w Polsce, rosyjskie wojsko, a w odwodzie czekała armia pruska. Mało kto wie o tym, że w okresie powstania listopadowego, w początkowym okresie, w Prusach, a ściśle mówiąc we Wrocławiu, odbyła się narada generałów pruskich, na której występował słynny Clausewitz, twórca nowoczesnej myśli strategicznej europejskiej. I tam do tych generałów pruskich powiedział: już być może niedługo ruszymy na Warszawę do pomocy naszym rosyjskim sojusznikom. O tym się nie uczy w polskiej historii. Proszę, no mamy historyka. Czy mówiono coś podczas studiów o tej naradzie we Wrocławiu? Znaczy o tej naradzie nic. Natomiast mówiono o konwencji Alwen z Liberią. A to było potem. A to było 30 parę lat potem. Armii rosyjskiej przekraczać pruską granicę w pogoni za powstańcami styczniowymi. Nie, nie, to tam. I Prusy na to przyzwalały. To 33 lata potem. A ja mówię o naradzie we Wrocławiu i przemówienia Clausewitza, to prawie jego testament, bo wkrótce potem umarł. O tym się milczy u nas. No to kto u nas fałszuje historię? Czy rosyjskie agentury, czy no raczej niemieckie dostępne. Raczej niemieckie. Jedne i drugie. Jedne i drugie, ale akurat ruskie tu nie mają wcale interesu. Nie, to nie jest w interesie ruskim, żeby ten fakt przemilczać. Wprost przeciwnie. Ale inne przemilczają. No inne, ale ja mówię o tym fakcie. Jakby to nie było w ich interesie, to by tam przemilczali, a na razie przemilczają. A skąd pan wie? No bo nie słychać od nich tego, no, że... No bo pan zakłada, że oni wszystko kontrolują. A to wcale nie jest prawda. To jest niesłychane demonizowanie siły ruskich służb. Ja nie wiem. Ludzie, którzy są nastawieni antyrosyjsko, no wręcz uważają Rosję za wszechwładną, demoniczną siłę, która wszystkim trzęsie. Jakby tak było, to by się dwa razy imperium nie zawaliło pod własnym ciężarem, plus agentura niemiecka. Plus agentura niemiecka. Za jednym i za drugim czasem wspomagana przez Rosję. Skąd my wiemy, co ruskie mówią, jak nie wiemy, czy ktoś z nas mówią. Zna na tyle język rosyjski, żeby się widzieć. My możemy mówić o interesie. Czy raz w tygodniu możemy na portale rosyjskie wchodzić, tam jest no właśnie, prawda. No, oczywiście. Czy ktoś z nas czyta te portale rosyjskie? Przede wszystkim trzeba znać język rosyjski. No, czy kolega zna język? Jest na symbozjach w Rosji. No, a po rusku wy gabaritnie? Ja po rusku. Pryni brygad? Nie znam, czleny wstępieni Jaszma Powalny. Znaczy, czy mamy dostawać materiału źródłowego? Trzeba czytać to stanie. To jak kolega zna, to proszę czytać. A Ruscy tam mówią otwartym tekstem różne rzeczy. Na przykład... Niemnożka czytają. No, i to trzeba. I trzeba dowody przytaczać. Oni tam mówią o swoich interesach. Na przykład bardzo ciekawe teksty dotyczące, no jakby to powiedzieć, coś takiego, jak protokoły kiedyś ruskie służby puściły w obieg tak zwane protokoły Mentsusion. No to o tym w Polsce wiadomo sporo, różne wydania to miało, ale było coś podobnego o Polakach, protokoły Mentsów Warszawy. No ja to tak nazywam, bo to inaczej się nazywało. Tekst tajnych planów polskich imperialistów znaleziony przy powstańcu styczniowym. Czy ktoś z kolegów słyszał o tym? A to kapitalna historia, bo to nam mówi o tym, co Ruscy o nas naprawdę myślą. Puszczono to w obieg w okresie powstania styczniowego. Ja zresztą o propagandzie rosyjskiej w tym okresie pisałem w czasach PRL, bo teraz to nie sztuka. Teraz to jest odważny, wojować, lance do boju, szabla w dłoni, ruska, goń, goń, goń. Teraz to odwaga staniała. Ja w 1984 roku wydałem książkę, gdzie opisy granice manipulacji. Tekst jest dostępny na autonomię, można sobie ściągnąć nawet. Czasem to w Allegro też jest. I opisałem tam dokładne metody działania rosyjskiej propagandy i rosyjskich służb specjalnych w okresie od Mikołaja I do Mikołaja II. No już w sojusz nie wchodziły, bo mi tego cenzura nie puściła. Ale metody były te same.
i tam opisałem na podstawie źródłowych materiałów rosyjskich, co Rosjanie o nas myślą, jakie zamiary w stosunku do nas mają, jakie są zasady polityki rosyjskiej, a uczyłem się tego od Dmowskiego, bo Dmowski przede wszystkim przeanalizował i wydał w 1908 roku książkę Niemcy, Rosja i kwestia Polska. Tam trzeba czytać o zasadach działania ruskiej polityki, a nie na podstawie obecnych propagandowych jakichś tam pisemek. Piszą ludzie, którzy są całkowicie oderwani od rosyjskich źródeł. Ale jest też taka książka wydana w 1992 roku tytułem Rosjanie w Warszawie Agaty Tuszyńskiej, dotycząca czasów carskich właśnie. I tam była taka informacja w tej książce, gdzie owi Polaczyszka, to są właśnie tacy spiskujący osobnicy w kondratkach z kitami, czyli tymi takich rogatywkach podbitych barankiem, z szablami w rękach, gdzie jeden drugiemu daje paczkę dynamitu, a za pazuchą ma krótki podręcznik do spraw organizowania spisku. W taki sposób. No tak, tak, to jest to, ale tutaj to co ja nazywam tak protokół Mędrców Warszawy, to jest głębsza sprawa. Oni tam opisują, na czym polega metoda działania Polski w Rosji samej. Że Polacy starają się obejmować stanowiska w Rosji, tej tam właściwej, ale nie pierwsze stanowiska, żeby nie kłuć w oczy, tylko zastępców albo doradców i tak sterować, żeby doprowadzić do rozpadu imperium i odzyskania niepodległości przez Polskę. No kto z tych dzisiejszych ludzi, co się zajmują, służby całe, historycy, Rosją, zagrożeniem rosyjskim, kto z nich cokolwiek na ten temat wie? A bardzo ciekawy tekst, taki króciutki, możecie znaleźć na tym Wiksie. To jest ostatni wpis. Też im od razu wejścia skoczyły. Jak nas Rosjanie widzą? Proszę wejść tam, tewixblog.pl i ostatni wpis, proszę przeczytać, co koledzy tam z grupy Kaliskiej to zrobili. Ciągle przypominam, że należy zakładać blogi. Trzeba działać. To jest najlepsza metoda, bo wiecie, artykuł w gazecie to pójdzie i później pójdzie na przemian i ludzie zapominają. Demonstracja dziś jest, jutro ją nagłośnią w mediach albo nie, a nawet jak nagłośnią, to po tygodniu już to wszyscy zapomną. A na blogu to wisi. Cały czas non stop. I jak się śledzi ilości wejść, to na niektóre blogi, na niektóre teksty, a warto robić licznik też dla tekstów osobno, ciągle ktoś tam zagląda. To jest bardzo skuteczna metoda. To jest taki cichy olbrzym, tam nazwał internet. I w tej chwili zresztą ludzie coraz bardziej wchodzą w internet, odchodzą od tradycyjnych metod. To jeszcze nawiasem mówiąc, jeszcze wracając do Rosjan, masa Polaków rzeczywiście robiła kariery w carskiej służbie. Proszę pana, tam Ruscy dawali przykłady, oni tego nie wyssali z palca. To było poparte różnymi przykładami. Zresztą kochani, pytanie, czy ci wszyscy ludzie problem bardzo ciekawy. Ja wam niedawno rozesłałem, no przynajmniej do tych kolegów, co blogi prowadzą, bardzo ciekawy materiał, który zdobyłem, dotyczący polskiej agentury w Rosji sowieckiej na bazie POW. Na ten temat zresztą był bardzo ciekawy wykład doktora Brzeskiego, ale to jest nie od niego materiał, to jemu też posłałem. I tam, ale jest gdzieś w internecie ten jego wykład? No, jego wykład jest na polskim portalu naukowym. Natomiast to, o czym ja teraz mówię, to jak pan mi przyśle przypominałkę, to ja panu to mogę przesłać, jeżeli jeszcze nie posłałem. W każdym razie, no słuchajcie, w najwyższych władzach Sojuzu siedzieli polscy agenci związani, którzy tam weszli przez POW. A dlaczego POW tam mogą wejść? No bo przecież PPS, podobnie jak SDKPL, była w drugiej międzynarodówce. To byli koledzy z międzynarodówki.
I dlatego Piłsudski miał tam pierwszorzędny wywiad dzięki PW, ale do jakiego stopnia Ruscy nie zdawali sobie sprawy z tego, co się dzieje w naszym wywiadzie, tu wewnątrz, to świadczy fakt, że cały czas u nich polski wywiad, a to są już lata, koniec lat 30., to ciągle nazywają PW, a PW został rozwiązany w 22 roku. Rzeczywiście w czasie wojny polsko-bolszewickiej PW było podstawą naszego wywiadu agencyjnego na wschodzie. A poza tym był oczywiście radiowywiad, bardzo skuteczny. Ale już w latach 30. PW nie istniała dawno. Ale pan profesor ma całkowitą rację. Teraz, ponieważ kiedy Stalin zlikwidował w 1936 roku komunistyczne polskie okręgi narodowościowe, dzierżyńszczyznę i marchewszczyznę na wschodniej Białorusi, wschodniej i centralnej Ukrainie, no to aresztowano między innymi nauczycieli polskich, oczywiście komunistów. I oskarżono ich o to na procesie, że należą do tajnej organizacji o nazwie Polska Organizacja Wojskowa. No więc to, o czym ja mówię, ten materiał, który niedawno uzyskałem, to jest z dzienników Dymitrowa. A Dymitrow to szef Kominternu, no i tym samym człowiek bardzo blisko związany z ruskim wywiadem, tym strategicznym, ideologicznym, jeśli to tak można nazwać. I on tam podaje tych, no jak daleko myśmy sięgali. I zresztą bardzo wielu właśnie Polaków pochodzenia żydowskiego, na przykład towarzysz Konschmidt. No i proszę was, jaki jest stan wiedzy obecnych elit? Posłałem to komuś, bo to się zalicza do elity typu pisowego. Ja bardzo jestem życzliwie nastawiony do PiSu, do Platformy, zresztą tak samo. Jak wiecie, do całego świata. No ale wysłałem to akurat do kogoś takiego pisowego. I to takiego wtajemniczonego i zajmującego się niebezpieczeństwem rosyjskim. No i dostaję odpowiedź. No tak, ale to chyba jednak byli podwójni agenci, dlatego że no, w 1939 roku żeśmy przegrali. No, ja nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać, jak dostałem taką odpowiedź od kogoś z elity PiS-owej i to z takiej elity, co na odcinku przeciwrosyjskim. Powiedzmy, bada, nazwijmy to ogólnie, po dziennikarsku. No. Świadczy o tym, że ten człowiek jest... Po pierwsze, to świadczy o potwornej ignorancji. Pierwsza sprawa, odpisałem natychmiast, że przecież tych ludzi wkrótce potem, w 1937 roku, zlikwidowano. No to chyba, jakby byli podwójnymi agentami, to nie mieliby Ruscy interesu w likwidacji. Ale druga sprawa, że w 1939 roku to był etap, w którym decydowała ordynarna przewaga lądowych wojsk. Uderzyły na nas równocześnie dwie najsilniejsze armie lądowo-powietrzne ówczesnego świata i takiego uderzenia by nie wytrzymała nawet Stany Zjednoczone, ani Zjednoczone Królestwo, już nie mówiąc o Francji. Francja od jednego uderzenia, tylko niemieckiego padła i to szybciej nawet niż my. Więc to tu żaden wywiad nie mógł temu zapobiec. Teraz wchodzimy w epokę, gdzie te sprawy informacyjne mogą decydować, ale to dopiero wchodzimy. Jeszcze nie wiem, czy całkiem jesteśmy. Czy wchodzimy jedną nogą, czy dwoma. A wtedy to jeszcze było daleko. Mordy katyńskie są najlepszym dowodem słabości służb specjalnych rosyjskich. Oni to z bezsilnej słabości. Argument użyli tak jak wół przeciw Sokratesowi. Nie mógł innego, to rogami. A jeszcze chciałem zapytać, a jak kształtował się stosunek rozwoju populacyjnego między Polską a Rosją w okresie międzywojennym? A nie, teraz jesteśmy jeszcze w XIX wieku. Ja wiem, ale tu między Polską a Rosją to jest istotna sprawa. Proszę pana, ale o co panu chodzi? O przyrost naturalny? O przyrost naturalny, tak. Czy potencjał? Potencjał to jest inna sprawa, no będziemy na pewno to badać, to właśnie, ale to przyrost naturalny. To jest statystyczny.
Przyrost naturalny był porównywalny. Porównywalny. Porównywalny, tak. Czyli taka duża Rosja miała podobny przyrost naturalny jak malutka Polska. Ja cię proszę pani, nie, to pan rozumie. Nie, to my się nie rozumiemy. Ja też będę musiał z demografii zrobić mały wykład. Otóż ja mówię o zastępowalności pokoleń, czyli współczynniku reprodukcji ludności netto. Natomiast jeśli chodzi o przyrost naturalny, który już jest parametrem syntetycznym, bo to od stopy urodzeń się odejmuje stopę zgonów, prawda, i przelicza na tam powiedzmy 1000 mieszkańców, jeśli nawet w promilu, promila wyrażone, to oczywiście u ruskich w okresie wielkiego głodu i kolektywizacji było gorzej. Że tu nie można wziąć całego dwudziestolecia, tylko trzeba podzielić na kawałki. Inna była sytuacja demograficzna w Sojuzie w okresie NEP-u, nowej ekonomicznej polityki. Wtedy zaczynało tam rosnąć. Inna była w czasie przymusowej kolektywizacji wielkiego głodu. I wtedy się nasilają represje. W archipelagu Gułag to raczej wiele dzieci się nie rodziło, prawda? Więc jak weźmiemy cały okres dwudziestolecia, to będziemy mieli pseudoinformacje. Co trzeba podzielić jednak na kawałki. Podobnie jak w PRL-u. No jak obecni historycy cały okres PRL-u wrzucają do jednego garka, to to jest pseudoinformacja. Nawet dezinformacja, dlatego że trzeba odróżnić okres do 56 roku, a nawet 44-48, później 48-56 i to pod względem demograficznym właśnie zwłaszcza, ale nie tylko, później 56 do 70, później 70 do 80 powiedzmy 2, 82 do 89, no i teraz 89 do teraz. Więc to należy unikać takich właśnie ujęć, w których gubi się pewne istotne informacje. Dlatego ja tutaj, proszę zauważyć, nie ograniczam się tylko do analizy początek, koniec XIX wieku, tylko mówię coś, nawet dyktuję, co się tam działo w międzyczasie. Dlaczego to od 94% skupienia produkcji przemysłowej, no to zjechało pod koniec XIX wieku do 65%. No to oczywiście jest wystarczający pakiet kontrolny, ale widać, że już pewne procesy zaczęły się wcześniej. Procesy deglobalizacji. Więc proszę sobie teraz zanotować dalej. W drugiej połowie XIX wieku procesy narodotwórcze to jest bardzo istotna sprawa. Nie uwzględnia procesu powstawania nowoczesnych narodów. To się niewiele rozumie. Przyczyn tych tego właśnie, o czym teraz mówimy. Więc procesy narodotwórcze doprowadziły do zjednoczenia Niemiec i zjednoczenia Włoch. Kropka. Powstały w ich wyniku państwa, Rzesza Niemiecka i Królestwo Włoch, przystąpiły do budowania własnych imperiów kolonialnych. Tylko że najpóźniej. Tak. Przystąpiły do budowania własnych imperiów kolonialnych. Na wzór już istniejących.
za oceanem, to można z nowej linijki, za oceanem, po wojnie secesyjnej, po wojnie secesyjnej zaczął się formować naród amerykański. Który dość szybko budował swój potencjał demograficzny i gospodarczy. Za oceanem zaczął się po wojnie secesyjnej formować naród amerykański, który dość szybko budował swój potencjał demograficzny i gospodarczy. W wyniku tych procesów powstały dwa nowe istotne ośrodki siły. Naród amerykański, który dość szybko budował swój potencjał demograficzny i gospodarczy. Kropka. W wyniku tych procesów powstały dwa nowe istotne ośrodki siły. Ośrodki siły, które doprowadziły do zmiany układu. Zmiany układu potencjałów. Gospodarczych, politycznych, demograficznych w skali międzynarodowej. Znaczy tu jesteśmy już na tym, no jak weźmiemy tą tabelę z tymi okresami, którą dałem wszystkim tu, to poprzedniośmy omawiali o tych zmianach w sferze informacyjnej, a teraz omawiamy o ten poziom gospodarczy i ściśle z nim związany, bo na nim zbudowany poziom militarny. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone w sferze kulturotwórczej? Czy tam się jakaś nowa kultura tworzyła, czy przejęła jakąś kulturę? No bo tak myślę o ponad. Oni tworzyli, oni swoją kulturę próbowali tworzyć. To był ten etos, co wojna, co byle, w tym canionie, co Colorado, pif, paf, puf. No to były przejawy kultury jankeskiej. Tak, ale no mówi się, że kultura, żadna kultura nie może, że tak powiem, że nie mogą się łączyć, znaczy tylko... To była muszą w języku, się zdominować. W języku konec, a to może dobrze, że kolega o tym wspomniał, to ja tu podyktuję. Proszę zanotować. Ośrodek niemiecki, no to jest ten jeden, ośrodek niemiecki bazował na cywilizacji bizantyjskiej. Ośrodek niemiecki bazował na cywilizacji bizantyjskiej. Natomiast ośrodek amerykański na
cywilizacji łacińskiej. Kultura amerykańska, taka ówczesna, bo teraz to się zaczyna już tam mieszać wszystko. To jest melting pot, jak oni sami nazywają, ale wtedy to była, powiedzmy, personalistyczna kultura. Przecież tam do tego stopnia wręcz prawie nie potrzebowali biurokracji, że policji nie było prawie, no poza tam miejskimi ośrodkami, ale szeryf to był tylko organizator samoobrony. Oni mieli takie ormo właśnie. To jest policja drugiego rzędu, czyli tak zwana stanowa. A to teraz. Ale to jest właśnie to. No to teraz, ale w tamtych czasach po prostu szeryf był wybieralny przez ludzi. Nie żadne nominacje, jakieś tam obrzędy biurokratyczne. Tylko ludzie wybierali szeryfa. Szeryf mógł mieć jednego czy więcej pomocników ewentualnie, albo nie mieć, to nie było istotne. Miał tam swój lokal i swój areszt, ale on w razie czego zwoływał ludzi i wszyscy ludzie pełnili funkcje policyjne. Dlaczego? Że każdy miał broń, państwo się nie bało swoich obywateli i dostęp do broń, tam zresztą do dzisiaj to jest pod samą wolność do samoobrony. Ja nie mam broni, to jakoś ja mam możliwość samoobrony, jak na uzbrojony na mnie bandziom napada, to ja tylko mogę uciekać praktycznie. A jak mu krzywdę zrobię, to jeszcze będę odpowiadał, prawda, jak się będę skutecznie bronił. Tak jest u nas prawo. Natomiast w Ameryce prawo broni przede wszystkim obywatela i obywatel ma prawo do samoobrony. Każdy obywatel ma broń, każdy obywatel umie strzelać. Od dziecka zresztą ma z tą bronią do czynienia i szeryf ich skrzykuje, bierze ich sobie za pomocników i oni wtedy nabywali uprawnień policji. To jeszcze teraz ta dobra stara łacińska Ameryka jest pokazywana na dobrych starych filmach, prawda? Nie też trzeba powiedzieć, że to wyglądało. Że przyjechali zwolnieni z pańszczyzny, chłopi pańszczyźniami z Europy, z różnych krajów na dziki zachód, zabrany Indianom lub Meksykanom. Wśród tych ludzi była masa tak zwanych nędznych odpadków, czyli kandydatów na bandziorów. Ci ludzie nagle mieli broń i zaczęła się strzelanina. I dopóki nie zaprowadzono porządku na przełomie XIX i XX wieku, no to tamte tereny, czy mówię o zachodnich Stanach. Stosunkowo bardzo szybko zaprowadzono porządek, dlatego że społeczeństwo amerykańskie bynajmniej w większości nie składało się z bandziorów. To był margines. No ale jak bandzior miał naokoło porządnych ludzi uzbrojonych, to on nie miał nic do gadania. To u nas uzbrojony bandzior jest panem sytuacji, bo zwykły obywatel jest bezbronny i musi wzywać policję, a policja też jak tam krzywdę zrobi bandziorowi, to jeszcze policja będzie odpowiadał. No, znamy takie przypadki. Prasa opisuje. Natomiast tam, powiedzmy, to ci obywatele byli nauczeni samodzielności, byli nauczeni sami się bronić. No bardzo szybko się nauczyli. Nawet po pańszczyźnianie, jak przyjechał, to raz dwa się tego uczył. A jak nie, to nie ma tam nic do gadania, ewentualnie mógł uciec na północ i tam być robotnikiem. Zamiast pańszczyzny to stał przy maszynie. Nie wiem, co jest zdrowsze, czy praca w polu, czy praca w dusznej hali przy maszynie. No ja bym wolał w polu jednak. To jest też różnica między pracą w polu na pańskim i bez broni, a na dużym obszarze, nie dość, że własne pole, to jeszcze człowiek jest uzbrojony. Oczywiście. No tam problemy były z Indianami, bo Indianie bronili tych terenów jako swoich, ale to oczywiście wojsko ich potraktowało jak wrogów. Bardzo brutalne, zrobili im tak zwane rezerwaty, czyli gułag amerykański, no co to dużo mówić. Amerykańska wersja gułagu, no i skończyło się. No, słuchajcie, to jest
Co podyktowałem? Proszę mi przypomnieć. Mamy, że amerykański ośrodek był na cywilizacji łacińskiej oparty. Na łacińskiej, tak. To jest bardzo istotna sprawa, dobrze, że kolega na to zwrócił uwagę. Ale jeden i drugi był dynamiczny i po prostu destabilizował ten ówczesny globalny system, którego centrum było w Londynie. No i proszę Was, proszę sobie zanotować tak. Rzesza Niemiecka powstała po zwycięstwie nad Francją do czego zresztą no kolega mówił o konwencji Alfenslebena, to jest bardzo istotny element, na który zwrócił uwagę Jędrzej Giertych w swojej książce Tragizm losów Polski w pierwszym tomie, też warto przeczytać, to po prostu dzięki powstaniu styczniowemu rozpadł się, powiedzmy już wtedy rysujący się na w perspektywie układ przymierze francusko-rosyjskie, bo Francja jeszcze Napoleona III wystąpiła jakoś w obronie powstańców. We Francji polski temat to był samograj w opinii publicznej, bo tak prawica popierała Polaków jako katolików walczących z heretykami, schizmatykami, a z kolei lewica popierała Polaków jako walczących z caratem, żandarmem Europy. Więc Napoleon III coś starał się zrobić dla Polski i tym sobie dokładnie popsuł stosunki z Rosją. Natomiast doszło do zbliżenia pruskiego jeszcze wtedy, tak. No, w 3 tygodnie po wybuchu powstania styczniowego Prusy oferują Rosji to, o czym kolega mówił. Prawo do ścigania na terenie Prus powstańców, którzy uciekają z terenu imperium, tak samo pomoc służb specjalnych w tropieniu tych polskich spiskowców. No i dzięki temu później Bismarck miał życzliwą neutralność Rosji. W momencie jak uderzył najpierw na Danię, potem na Austrię i potem na Francję. I to właśnie było możliwe dzięki powstaniu styczniowemu i konwencji Alfenslebena, a ulotki powstańcze jeszcze przed powstaniem, jak to wykrył Jędrzej Giertych, drukowano w policyjnej drukarni pruskiej w Poznaniu i transportowano na teren Królestwa Kongresowego. Więc proszę Was, a teraz jak reagowała, to warto przypomnieć, że pierwsza międzynarodówka została założona przez Marksa i Engelsa na wiecu zwołanym dla poparcia powstania styczniowego. I córka Marksa dostała od powstańców wielki krzyż, który nosiła na szyi. Na jednym ze zdjęć takich jeszcze wtedy dagerotypów z tamtego okresu jest zdjęcie Marksa z dziećmi. Jego córka ma krzyż, więc jak były w czasach PRL-u jakieś tam szykany pod adresem kościoła, to myśmy te zdjęcie mieli i mówili, o to towarzysze nie są porządnymi marksistami. I druga sprawa, bardzo ciekawa, to jest wypowiedź Engelsa. Engels napisał krótko, albo Europa odbuduje potężną Polskę, żeby między nią a Azją stanęło 20 kilka milionów polskich bohaterów, albo też jeśli tego nie zrobi, to azjatyckie barbarzyństwo pod moskiewskim przewodem zaleje Europę jak lawina. To Engels napisał. Jak to inny. No i co nie przewidział, że potem i co ma to dzisiejsze prawiczki? I jak ktoś mówi, że to polscy nacjonaliści wymyślili koncepcję Polski przedmurza Europy, ja mówię, nieprawda, to towarzysz Engels.
a już jego chyba polski nacjonalizm, nikt nie będzie posądzał ani o katolicyzm. On był dobrym protestantem. Ach, a propos, słuchajcie, no nie mogę się powstrzymać. Niedawno akurat wszedłem na taki kanał telewizyjny, gdzie była bezpośrednia transmisja z mszy luterańskiej, tak. No słuchajcie, to ja o nie miałem. Czy wy wiecie, że ta msza była bardziej trydencka niż nasza obecna? To już przede wszystkim ci pastorzy odprawiali mszę twarzą do ołtarza, a nie tyłem do ołtarza. Po drugie, komunię świętą, no tam pod dwoma postaciami oni podają, ale to nie o to mi chodzi, ale wyłącznie na klęcząco. Nie było ani jednego luteranina, który by przyjmował komunię świętą na stojąco, już nie mówiąc do ręki. Słuchajcie, no to ja sobie w tym momencie zdałem sprawę, jak myśmy od mszy trydenckiej daleko odeszli. Znaczy teraz się to... Tylko pan prezes się pomylił jeden, ponieważ on, ksiądz jest przodem do ołtarza, ale tyłem do tabernakulu. A wtedy był przodem do tabernakulu, przodem do ołtarza, a tyłem do wiernych. Nie no, proszę. Ten ołtarz to jest bardziej stół niż ołtarz. To zależy, co nazywamy ołtarzem. No dla mnie ołtarz to jest to, gdzie jest ta część kościoła, gdzie jest tabernakulum z Przenajświętszym Sakramentem, a nie stół. Kiedyś akcentowano wręcz ofiary, który jest podstawowym wręcz święty, a dziś uczty się akcentuje bardziej. I się mówi stół Słowa Bożego i stół eucharystyczny. To już w samej nazwie często pada. A ołtarz w tych starych kościołach zostaje z tyłu, tam gdzie ksiądz i ministranci się pupą muszą wypiąć w myśl nowych przepisów. Bo robią współkłon w stronę stołu, jednocześnie na siłą rzeczy wypinam się. No jak zobaczyłem, że... Nie da się inaczej. Wiecie, no jak zobaczyłem, że luteranie mają bardziej zbliżony rytuał swojej mszy do trydenckiego niż u nas, no to już ja już nie chcę tego komentować. Ale przypomniało mi się, jak były te pierwsze posoborowe zmiany, bo na soborze nic złego nie zrobiono. Tam dokumenty soborowe, żeśmy studiowali, tam żadnych nie ma herezji, żadnych nie ma nieprawidłowości. Dokumenty drugiego soboru watykańskiego są całkowicie poprawne, dobre. Natomiast nieszczęście się stało potem. Zebrało się takie grono prałatów w Rzymie, którzy powołując się bez przerwy na sobór, zaczęli dopiero robić rewolucję przede wszystkim liturgiczną. Drugi sobór watykański nic nie mówi o żadnej rewolucji liturgicznej absolutnie. A myśmy mieli szczęście, bo mieliśmy prymasa Wyszyńskiego, który to wszystko wprowadzał jakoś po ludzku. Bardzo powoli, dlatego Polacy nie zauważyli. Wręcz hamowo. Tak, wręcz hamowo, oczywiście. Zupełnie inaczej jak ksiądz Blachnicki. Aż nie chcę, a troszkę z tematu się... To jest jeszcze jedna. Reporty grupy Mazowe, czy... W każdym razie, słuchajcie, sprawa... Sprawa tutaj jest bardzo, bardzo ciekawa, taka do obejrzenia. Więc słuchajcie, w 1870 roku, trochę liczb. Teraz trochę liczb będzie. Rzesza Niemiecka. W roku 1870, tuż w tych granicach Rzeszy, miała 44,1%, ojej, milionów, przepraszam, ludności, to nie będzie ludności. To było, proszę was, to 61,5% ludności Wielkiej Brytanii. WB. Albo jak ktoś woli,
Zjednoczonego Królestwa. I produkowała ta sama rzesza w tym samym czasie. To już tu napiszę. Surówka żelaza. Produkcja w milionach ton. I to było, proszę was, 16,78% produkcji Wielkiej Brytanii. Natomiast w 1913 roku, to jest w przededniu I wojny światowej, to znaczy niektórzy mówią, że właśnie XIX wiek politycznie, gospodarczo to się skończył wraz z wybuchem I wojny światowej, przedłużony trochę. Tak jak XX uważają, że zaczął się tak naprawdę w 1914 roku, a skończył w 1989 lub 91 wraz z rozpadem Imperium Radzieckiego. No to proszę was, w 13 roku jak to wyglądało. Rzeszę Niemiecką zamieszkiwało 67,4 milionów ludności. Co stanowiło no, porównywalną ilość. 160,9% brytyjskiej liczby ludności. Czyli tu rozwijały się te potencjały demograficzne mniej więcej równolegle, ale w dziedzinie produkcji surówki żelaza, proszę was, to Rzesza Niemiecka produkowała 16,76 milionów ton, co stanowiło 161,15%. No, spójrzcie, że Niemcy bardzo szybko, no bo w przeciągu 33 lat, to jest to życie jednego pokolenia, mniej więcej. Bardzo duży wzrost. No, można powiedzieć w liczbach bezwzględnych zdecydowanie prześcignęli Wielką Brytanię. No można tutaj przeliczyć sobie, to już nie będę tego pisał, ale możecie sobie przeliczyć, że tutaj produkcja na głowę w Niemczech wzrosła bardzo szybko. Czyli ten wzrost był i ekscesywny częściowo, bo liczba ludności rosła, i intensywny, przede wszystkim był intensywny. Może proszę sobie przeliczyć. W jakim stopniu ten rozwój był ekstensywny, a w jakim był intensywny. No teraz, poza Europą... Ludność się zmniejszyła. No zmniejszyła się też. No, ale nie w tak, tak, to proszę sobie to przeliczyć. No, powiedzmy, przeliczając, jak wzrosła produkcja na głowę. To jest ta intensywna część, a ekstensywna jak wzrosła liczba ludności globalna. To jest ten wzór, któryśmy kiedyś sobie podawali. No więc to był jeden czynnik. Od razu z tego widać, że
nastąpiło w całej Europie zburzenie równowagi. A co było w USA? Proszę bardzo. Zaraz sobie weźmiemy USA. Czyli tak mówił mój kolega, Ujednoczony Stan Ameryki. Ujednoczone Stany Ameryki. Więc jak było w tych Ujednoczonych Stanach Ameryki. W 1870 roku. Proszę was, ludność. To wszystko będzie ludność. W milionach. Ludność Stanów Zjednoczonych liczyła 40,7, czyli była trochę mniej liczna niż Rzeszy Niemieckiej. Ale za to dużo większe terytorium. A terytorium to jest nic. To jest, proszę pana, jakby pan powiedział, że jakież potencjały energii są w morzu zgromadzone. Ale one nie wykonały żadnej pracy. Samo terytorium. To jest nic. Element dynamiczny w sensie socjodemeronetycznym to jest ludność. No i ta ludność wykorzystuje ewentualnie terytorium. Lub nie wykorzystuje. O, przepraszam. Za mnie tu powinno być 40,7. Natomiast w roku 1913, czyli w przededniu wybuchu wojny światowej, ta ludność liczyła, kochani, 99,8, czyli prawie 100 milionów. Tu jest dopiero szybkość wzrostu demograficznego. Ale proszę zauważyć, że jeszcze potencjał demograficzny Rzeszy Niemieckiej no jest porównywalny z amerykańskim, z tym 99,8. To jest tak cirka 2/3. No, kudy tam teraz? No, w tej chwili Ameryka ma 300 milionów, a Niemcy 82 chyba. Prawda? To jest taka sprawa, ale teraz. Ile wytapiała gospodarka amerykańska surówki żelaza? O, tutaj, proszę bardzo. No, proszę was, gospodarka amerykańska wytapiała w 1871,67. Miliona ton surówki żelaza. Czyli już wtedy było więcej niż w Niemczech. Chociaż ludności mniej jeszcze. I to jest już skutek wojny secesyjnej, to znaczy zjednoczenia Stanów Zjednoczonych i narzucenia, powiedzmy, jankieskich. Jankieskich, prawda? Jankiesi właśnie wzięli za płaszcz całą resztę. Tak, tak. Ale oni też oczywiście mieli przewagę ludnościową. Gdy to była dyktatura większości nad mniejszością, a nie odwrotnie. Natomiast słuchajcie, w 1913 roku to Stany Zjednoczone produkują 9 miliona ton. No więc patrzcie, że to już jest prawie dwa razy tyle, co Niemcy. No i oczywiście, ponieważ Niemcy górowali nad Anglią, no to tu analogicznie Stany Zjednoczone górują. No ale teraz co z Rosją? Bo Rosja
w XIX wieku raczej była, zostawała w tyle. No ale propaganda powiedzmy z czasów PRL-u, czy propaganda Sojuzu, to mówiła o tym, że zaraz to było zacofanie, nędza, głód, bezrobocie, ale przyszedł człowiek Lenin i obudziły się narody i dopiero gospodarka ruszyła. No taka jest, taka była wtedy propaganda. Nikt najjaśniejszej, pomrocznej nawet nie spróbował się z tym rzeczowo rozprawić, z tym mitem. Jeżeli się mylę, to proszę mi wskazać jakąkolwiek pracę tych ruskologów, tych sowietologów, tych, co widzą niebezpieczeństwo rosyjskie, wzór rosyjskie idzie. No to pokażcie, no jak jest niebezpieczeństwo, to trzeba badać. Szczególnie trzeba badać niebezpieczeństwo. Lekarz chorobę bada, a nie tylko mówi, wola Boga, jaka to straszna choroba, idź pan, ja nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Lepiej poprawić samobójstwo. Powiedz się pan wychodzi najlepiej. Czasami jak słucham tych takich rusofobów czy sowietofobów, to się zastanawiam, dla kogo oni robią robotę, bo właściwie robią z tej Rosji wszechwładną, demoniczną siłę, przeciwko której nic nie można zrobić, zamiast analizować rzeczowo. Na czym polega siła Rosji, a na czym jej słabość? No i jak chcemy walczyć, to trzeba unikać starcia tam, gdzie przeciwnik jest silny, a uderzać tam, gdzie jest słaby. No to podstawowa zasada. Ale kto robi szkolenia na temat socjotechniki walki w którejkolwiek z obecnych partii? Jeżeli którakolwiek robi, to proszę mi o tym powiedzieć, to skoryguję swoje informacje. Dotychczas nikt mi nic takiego nie... Znaczy w każdym razie ja słyszałem, że był duży wzrost gospodarczy w Rosji. No ja nic nie słyszałem, tylko mówię na podstawie danych statystycznych. A tu patrzę, jestem wzrokowcem bardziej niż słuchowcem, więc nic nie słyszałem. No a teraz jaka Rosja? A tuż Karasie, ja. Rosja. Rosja. No to tutaj, tu jest bardzo ciekawa sprawa. Rok 1800, no porównywalnie, 70. Proszę was, Rosja liczyła 101,0 milionów ludności. No to było więcej niż, proszę was, Niemcy i Stany Zjednoczone razem wzięte w tym czasie. A produkowała, proszę was, a będzie dopiero cudo, słuchajcie, 0,36. No, pięknie. No to nawet nie ma co porównywać, bo to Niemcy 3 razy tyle mniej więcej produkowały wtedy. Niemcy, które dopiero startowały do konceptu mocarstw. No i proszę was, co się stało w 1913 roku? Rosja liczy 166 milionów, więcej niż teraz, tak nawiasem. Milionów ludności, ale produkuje już, kochani, 4,63 miliony ton. I proszę sobie zanotować, bo to jest ważne. Proszę sobie zanotować, że Rosja po zniesieniu pańszczyzny... O, właśnie tu jest klucz. Nie, to jest tylko gleba. To znaczy, to jest dopiero dziurka od klucza, nazwijmy to tak. Bo to coś w tym jest, oczywiście. Rosja
po zniesieniu pańszczyzny, a następnie w reformach Siergieja Wittego przez 2T. Też z pochodzenia Waldendojcza. Tak, tak, oczywiście. On najpierw był ministrem, potem był premierem. A następnie po reformach Wittego w ostatniej dekadzie XIX wieku, a więc 30 lat po zniesieniu pańszczyzny, no, z ogonem nawet. Samo zniesienie pańszczyzny niewiele dało. A następnie reforma Siergieja Wittego w ostatniej dekadzie XIX wieku zaczęła szybko rozwijać swą gospodarkę. I słuchajcie, mit marksistowski, czy bolszewicko-marksistowski, dotyczący rozwoju Rosji i później Sojuzu, został obalony w pracy habilitacyjnej profesora Stefana Kurowskiego pod tytułem Historyczny proces wzrostu gospodarczego. Zaraz dokładnie. Nie chcę polegać na tym, ale chyba, o ile mnie pamięć nie byli, to było to wydane. 63 rok. Tak, tak. Zostało Historyczny proces wzrostu gospodarczego wydane w Warszawie w 63 roku. Zaatakowane przez Gomułkę. Dlaczego? Bo Kurowski pokazał, że skok się zaczął gospodarczy za caratu, no to jeszcze, słuchajcie, ćwierć wieku przed wybuchem rewolucji, a nawet więcej niż ćwierć wieku. To jest pierwsza sprawa. I po drugie, proszę was, wykazał na wykresach, tam są wykresy, obliczenia, masę danych statystycznych, ja z tego tu garściami czerpię z tej pracy. Te dane o produkcji żelaza, co podaję, to oczywiście według Kurowskiego. Dane demograficzne też najczęściej według innej pracy Kurowskiego, bo on się zajął z kolei demografią też polityczną. Gdyby nie rewolucja. I jego książka, jego praca Wstęp do demografii historycznej i politycznej, opublikowana w studiach ekonomicznych w 71 roku, zeszyt 23. No głównie z tego czerpię, albo z roczników statystycznych dawniejszych. W każdym razie, proszę was, Kurowski tam napisał wprost, że Stalin tylko był kontynuatorem polityki Wittego. I tu się wali w gruzy i komunistyczna indoktrynacja, i antykomunistyczna. Po prostu tam na tych wykresach widać, wykresach, które przytoczył Kurowski, że rewolucji to Rosja zawdzięczała dobre kilkanaście lat zahamowania w tym rozwoju. Gdyby nie rewolucja, to ten rozwój by, no powiedzmy... I Rosja by była wtedy najbogatszym krajem świata, że trzeba dołożyć pierwszą wojnę światową. Kochani, Rosja by była oczywiście największą potęgą świata, to już było widać. I tu rozumiemy dwie dalekosiężne decyzje. Po pierwsze, generała Ludendorffa, który posłał Lenina ze sztabem, jeszcze wyposażył w pieniądze do Rosji, żeby robił rewolucję. Wiedział, co robi, po prostu, a nie był wcale komunistą. Druga sprawa, no, wali się ten mit paleoendecki, mit o tym, że to po prostu bankierzy żydowscy sfinansowali rewolucję. No, wprawdzie wywiad amerykański oczywiście wykrył, że no, bankierzy żydowscy tam, Kuhn, Lepszyw i tak dalej,
wypłacali pieniądze dla Lenina, ale to nie były ich pieniądze. Tylko wywiadu niemieckiego. Tylko wywiadu niemieckiego, oczywiście. No. Robienie z tych bankierów żydowskich bolszewików jest, powiedziałbym, no, potężną dezinformacją. No bankier po prostu był depozytariuszem i jak właściciel konta, w tym wypadku Niemcy, wywiad niemiecki czy państwo ale niemieckie. Ale byłaby konkurencją dla gospodarki amerykańskiej. Gdyby... Ale zaraz, to na razie widzimy, że byłaby dla niemieckiej i widzimy, że Ludendorff, twórcą twórcą Związku Radzieckiego jest Ludendorff i zresztą na tych pierwszych pieniądzach jest tego wyraźny ślad. Pierwsze radzieckie pieniądze mają Hakenkreuz. Możecie znaleźć kolorowe odbitki tego na TWiX-ie, tam koledzy to znaleźli. Ale potem się związał z Hitlerem, to pewnie sprzedał Hakenkreuza po prostu. Nie. Ludendorff. Znaczy. Nie, no Ludendorff powołał do życia i jednych i drugich. No to były jego dzieci. No, tak to trzeba widzieć. No, i jednemu dał swoją pieczątkę i drugiemu dał swoją pieczątkę. I Leninowi wcześniej. Lenin był starszym dzieckiem Ludendorffa niż... No tu mówię oczywiście umownie. Niż, potem ma puścił na siebie? No, nie, to już nie Ludendorff, on już wtedy nie żył. Nie demonizujmy, nie ma. On po prostu realizował interes niemiecki. A teraz czekajcie. A teraz po Leninie drugim przywódcą był Trocki. Stalin to wtedy był trzecim garniturem. To nawet nie ma co się zajmować w tej chwili. W tym momencie nie ma się co zajmować Stalinem i taką drobnicą. Numer dwa to był Trocki. Trockiego wybuch rewolucji lutowej zastał w Stanach Zjednoczonych. I to mówię na podstawie relacji samego Trockiego. Proszę sobie przeczytać jego książkę, chyba tytuł nosi Moje życie. Przestudiowałem to bardzo dokładnie. No i Trocki opowiada, jak wybuchła ta rewolucja lutowa jeszcze, to go zaproszono na jakieś tam spotkanie takiego salonu emigrantów rosyjskich. Głównie wywrotowców oczywiście. No bo nie wywrotowcy nie musieli do Ameryki tam się chować. No i tam zapytano go, co będzie teraz dalej, no bo pamiętają, Trocki już był jednym z przywódców rewolucji 1905 roku. Był szefem Rady Petersburskiej, o tu można by powiedzieć Sowietu Petersburskiego, i to będzie prawidłowo po rosyjsku. No i proszę was, Trocki mówi tak, no tam ten rząd obecny się nie utrzyma, tam później będzie następny wymienił nazwiska, potem będziemy my. I wszyscy rechotali ze śmiechu. No. Co to za taki pyszałek zarozumiały. No ale Trocki postanowił od razu jechać do Rosji. Wsiadł na statek, ale statek się zatrzymał po drodze w St. John's, w Kanadzie. To było dominium korony brytyjskiej, które było w stanie wojny z Niemcami i sojuszu z Rosją. W związku z czym oczywiście Trocki jako wywrotowiec, który no, chciał wysadzić w powietrze sojusznika, czyli Rosję, wtedy już nie carską, ale prowadzącą wojnę, ale republikańska, ta burżuazyjno-republikańska Rosja prowadziła dalej wojnę z państwami centralnymi. Kiereński przecież nawet jeździł po jednostkach frontowych i zagrzewał do boju później. No więc służby specjalne brytyjskie, a tam chyba w Kanadzie to jest ta konna policja tak zwana, zatrzymali go tam. I kto go odblokował? No jak myślicie? Amerykanie. Amerykanie, tak jest. Tak toczno to areszcz. Amerykanie go odblokowali, wiedzieli co robili. I Trocki przyjechał przed Leninem. Już przygotował. Lenin już miał nie tylko
wsparcie Ludendorffa i całej niemieckiej agentury, przeróżnej. Ale już miał tam przygotowany grunt przez Trockiego. Nie chcę nic ujmować Leninowi, ale chyba Trocki był lepszym organizatorem niż Lenin, co to jest dokonania. No i proszę was, dalej, po wybuchu rewolucji bolszewickiej, kto przyjeżdża do towarzysza Lenina? I to mówię na podstawie książki wydanej w Wereniu w 80-tych latach na temat życiorysu Armanda Hammera, wielkiego biznesmena amerykańskiego, żydowskiego pochodzenia, czy nawet chyba wyznania żydowskiego. W każdym razie Armand Hammer zaraz pojechał do rewolucji bolszewickiej i zaczął robić interesy. Bolszewicka Rosja cierpiała na straszny głód i Hammer załatwił amerykańskie dostawy żywności w zamian za różne obrazy Rembrandta, kosztowności pocarskie i tak dalej. No, w takiej przymusowej sytuacji to oczywiście, to można powiedzieć, na pewno te ceny były niezawyżone, ceny tych różnych zabytków rosyjskich. I Armand Hammer jeździł jeszcze za Breżniewa, tam na zdjęcie było, jak u Breżniewa jeszcze bawił. No kochani, wygląda mi na to, że pan Armand Hammer działał z inspiracji, no nazwijmy to, dalekosiężnej strategicznej polityki amerykańskiej. Chodziło o uziemianie na dłuższą metę dużo groźniejszej konkurencji dla Ameryki niż Niemcy. Bo Niemcy tu widzicie potencjał choćby demograficzny. A tu Rosja mogła być numerem jeden. Więc ją uziemiono, no co najmniej 20 lat przetrzymano. Później, jak zaczęła się za bardzo rozbestiać, no to jest załatwiono innymi metodami. To będziemy o tym mówić, bo to już będzie początek, no tak, przełom trzeciej i czwartej generacji. To będziemy o tym później mówić. Ale widzicie, że w świetle tych analiz takich strategicznych, to te wszystkie androny ideologiczne biorą w łeb. One są do utrzymania tylko przy idealistycznej teorii poznania. To znaczy tam, gdzie nasze wrażenia i przekonania są najwyższą instancją. No mamy przekonanie, że komuna była oddziałem wszelkiego zła i koniec. Albo że po rewolucji to Rosja się w cudowny sposób z białej zamieniła na czerwoną. A jeszcze pytanie. Te zasady imperialnej polityki zostały te same i nadal są te same. To, że się zawalił sojusz, już Rosja nie jest pomalowana na czerwono, to zasady imperialnej polityki rosyjskiej są takie same jak za cara miłościwego, jak za miłościwego Stalina, jak za powiedzmy miłościwego, no wyłączam Gorbaczowa i Jelcyna, bo kogo oni robili robotę, to jest osobna sprawa. Ja nie chcę tutaj analiz prowadzić, bo to jest nietrywialny problem. Ale w każdym razie do Breżniewa włącznie. Do Czernienki. Może do Czernienki. Proszę bardzo, nie będzie Czernienki. Jeszcze ja mam takie pytanie. Czy z drugiej strony amerykańskie wojska brały udział w wojnie domowej w Rosji po stronie tak zwanych białych, kontrrewolucji? Czy jedną ręką tego bankiera wysyłali, a drugą ręką wysyłali wojska, powiedzmy, przeciwko bolszewikom, przynajmniej na zewnątrz. No proszę pana, przecież Armand Hammer nie był amerykańskim dyplomatą. On działał prywatnie. A proszę pana, podtrzymywanie wojny domowej w Rosji leżało w interesie Ameryki, bo to osłabiało Rosję. Ameryka oficjalna atakowała, no bardzo ładne hasła antykomunistyczne, walczyli z tą zarazą bolszewicką, a Armand Hammer działał prywatnie przecież. On żadnych funkcji rządowych nie miał. Chyba nigdy. To ile sobie przypominam? Wielokanałowo oddziaływali Amerykanie. Słucham? Wielokanałowo oddziaływali Amerykanie. Oczywiście.
No tu jest zaleta cywilizacji łacińskiej, że państwo nie musi za wszystko odpowiadać. No, a nie, jeszcze chwilę, jeszcze czasu mamy. Więc słuchajcie, ten układ sił był taki, że musiało dojść do ostrej rozgrywki. I ta rozgrywka musiała być rozgrywką głównie energetyczną. Proszę sobie zanotować jeszcze. Te zmiany musiały doprowadzić do walki o nowy podział świata. Musiały doprowadzić do walki o nowy podział świata. Której pierwszym etapem była pierwsza wojna światowa. Pierwsza wojna światowa, w której wykorzystano dwukropek. Energię mięśni ludzkich, wielomilionowe armie walczyły na bagnety, na kolby, na szable, to była istotna część walki. Energię mięśni ludzkich. No nawiasie, magnety, kolby, szable i zwierzęcych. Dominował transport konny, zwłaszcza na wschodzie. Dominował transport konny. Miejscami szarże kawalerii. Ale energię wyzwalano przy spalaniu prochu. Oraz wyzwalano dzięki zastosowaniu materiałów wybuchowych. I to trzecie, po transporcie konnym, energię. Wyzwalano przy spalaniu prochu. Oraz dzięki zastosowaniu materiałów wybuchowych. Tu mam dam ostatnie jeszcze dzisiaj liczby, które uzmysłowią wam energetyczną czystą stronę walki, jak ona się zmieniła w ciągu 100 lat. Więc słuchajcie, gdy Napoleon szedł na, jakby to tak można zmazać, to byłby wdzięczny. Napiszcie sobie, gdy Napoleon szedł na Rosję, w 1812 roku dziękuję bardzo. Napoleon. Dysponował armią 674 tysiące ludzi i 1300 armat. Rosja218 tysięcy żołnierzy i 900 armat. No, to taki był stosunek tych sił. Natomiast w 1914
państwa centralne. Państwa centralne dysponowały $3,568,000 żołnierzy Antanta. Antanta dysponowała 6,180,000 żołnierzy w zakresie uzbrojenia. Państwa centralne miały 11,574 armaty lekkie i 1902 ciężkie. Natomiast Antanta miała 12,952 armaty lekkie i 1628 armat ciężkich. No jak z tego widać, to proszę was, no, przy pełnej mobilizacji wojsk Antanty państwa centralne nie miały żadnych szans. Natomiast jeżeli by mi się udało wyeliminować Francję, zanim Rosja przeprowadzi pełną mobilizację i Wielka Brytania, no, zorganizuje wielką armię, bo miała przecież tylko stosunkowo nieliczną armię zawodową, no to ten Blitzkrieg ówczesny dawał Niemcom szansę. W każdym razie widać z tego, jak materiało i energochłonność działań wojennych w ciągu XIX wieku strasznie wzrosła, bo przecież te armaty i te karabiny, które były uzbrojone oddziały wojskowe, zużywały bardzo dużą ilość amunicji przede wszystkim. Te amunicje trzeba było dowieść, więc koleje żelazne i tak dalej trzeba było to produkować. Zwiększyły się rząd wielkości. Słucham? Tak, tak, tak. O rząd wielkości to się wszystko zwiększyło. O rząd wielkości dosłownie. Ale podstawy tego były namalowane przed chwilą na tablicy w postaci tych wzrostów potencjałów demograficznych i wzrostów potencjałów.